musi być poddanie, Filip! Filip Wiszniewski, a dzisiaj na drodze wojownika zwycięski, szczęśliwy, uradowany Karol Durszlewicz. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Tak, z tej strony Karol Durszlewicz, witam, pozdrawiam wszystkich. Trwa gala SSW Fight Night 2, twoja walka z Jackiem Szenfeldem otwierała galę i to było całkiem okazałe otwarcie. Powiedz, jak czułeś się dzisiaj w tej walce, bo mimo wszystko odnoszę wrażenie, że przeciwnik w pewnym momencie postawił twarde warunki, zwłaszcza przy tym trójkącie z pleców. Tak, zgadza się. Walka wbrew pozorom nie była wcale taka łatwa, jak wielu osobom się wydawało. Przeciwnik stawiał naprawdę niezły opór, który próbowałem z chwili na chwilę niwelować. Tak, trójkąt był niemalże dopięty. Na szczęście zdążyłem się schować trochę brodę pod spód i jakoś 2-3 sekundy wybroniłem się z tego, stwierdziłem, że nie mogę przegrać. Zbyt dużo czasu poświęciłem na macie, zbyt dużo treningów z trenerem, za dużo wsparcia u narożnika. Dziękuję bratu, również Olkowi, trener wiadomo, Radek Szpakowski, rodzina cała, która tu przyjechała, też wspierała mnie. Wielu kibiców naprawdę przyjechało, z czego jestem mega zadowolony i liczę na to, że kolejne gale również będą okazałe w takim wsparciu, jakie to dzisiaj doznałem. Jakie myśli towarzyszyły ci w tym jednym kluczowym momencie, kiedy ten trójkąt był dopinany? Te myśli były czarne, czy jednak była pewność siebie, że raz, dwa uda ci się wykaraskać? Przez 2 sekundy miałem milion myśli, te 2 sekundy trwały może jakieś, kurde, z pół minuty, nie będę przesadzał, ale naprawdę to dłużej trwało niż te 2 sekundy, ale trzeba było zobaczyć to światełko w tunelu i zrobić to, co tak naprawdę do mnie należało. Zbyt wiele na to poświęciłem, zbyt wiele na to pracowałem, żeby mi to umknęło. Bardzo mocne wymiany w stójce rozpoczynałeś. Tam zdaje się, że jeden prawy bardzo mocno zaznaczył twoją przewagę w tym pojedynku, po czym starałeś się przenieść tę walkę do parteru. Czy taki był plan, aby gdzieś rozbijać z góry Jacka? Tak, to był plan, z którym zapoznał mnie mój trener właśnie, Radek Szpakowski. I dzięki nie... Przepraszam bardzo. Rafał. Radek... Emocje jeszcze trzymają. Tak, trzymają, świętej pamięci. Radek Szpakowski był moim trenerem już naprawdę bardzo, bardzo długi czas. I to jest właśnie pierwszy raz właśnie walczę z takim narożnikiem, jak jest teraz, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Zawsze był przy nas Radek. Niestety musiał odejść. On był, tak, to jest racja. On i tak był, z czego naprawdę bardzo mu dziękuję i wiem, że patrzy się gdzieś z góry. Karol, to jakie plany? Walczyłeś w federacji IMAF, również walki amatorskie. Czy dalej chcesz kontynuować to bycie kadrowiczem, czy jednak chcesz skupić się już stricte na galach, przynajmniej w semi-pro? Były różne myśli, lecz już teraz nastawiłem się stricte pod galę. To była taka półzawodowa gala, jeszcze nie zawodowa z tego względu, gdyż dawno nie walczyłem na gali, a chciałem jeszcze się trochę poobijać, żeby w pełni okazale móc wyjść na zawodowy już oktagon. Ale ten właśnie moment wejścia do zawodowego oktagonu, nie wiem, czy to będzie następna walka, czy jeszcze jedna walka półzawodowa. To się jeszcze okaże, ale na horyzoncie już są takie plany. To na koniec opowiedz troszeczkę o emocjach. Czym taki start dzisiaj na gali z oprawą, z kibicami, którzy dzisiaj gromko dopingowali twoje poczynania, różni się od tych startów IMAF na mundialu i tak dalej? Czym to się różni? O, oczywiście różni się. Klimat jest zupełnie inny. Tutaj przyjeżdża rodzina, tutaj przyjeżdża wsparcie tak naprawdę z różnych miast, koledzy z pracy, z ulicy, rodzina, dalsza rodzina. Jest mega pod tym względem, klimatycznie jest wspaniale. Na IMAF natomiast takie bardziej pod
że to tak ujmę, chociaż to nie są igrzyska takie trochę. Bardzo dużo krajów przyjeżdża, może się zmierzyć naprawdę z wieloma zawodnikami, gdzie to jest naprawdę ciekawe. Każdy ma swój inny styl, można poznać naprawdę wiele fajnych osób z innych krajów i z nimi się też poobijać. Fajne doświadczenie, naprawdę bardzo fajne. Tyle dzisiaj zwycięski, obserwujcie go. Karol Duszlewicz, bardzo dziękuję i szczere gratulacje. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich serdecznie.